swojego portfolio, decyduje się na ten krok, żeby inwestować w, w roślinne zamienniki. Chyba wszyscy pokutujemy za to, że zostały nam sformatowane mózgi tym, że jedynym słusznym, przyswajalnym przez człowieka białkiem jest białko od zwierzęce i przez bardzo długi czas w ogóle na to roślinne nie było miejsca i w ogóle, żeby to porównać i dopiero jak się za to wzięli w, i, i wszyscy ludzie po prostu, dzisiaj nawet widziałam na Instagramie gdzieś dziewczyna po prostu porównywała dane z pudełka, co ma ile białka, tylko, że jest to kwestia jednak tak ogromnego spożycia życia, że trzeba było teraz pewnie wy, 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 wytłumaczyć bardzo szybko całej reszcie Polski na przykład, że, że jednak nie, to bar, bardzo trudne i o, to, o te dane cię pytałam właśnie dlatego, że my jak zwykle żyjemy trochę w tej warszawskiej bańce i mi się wydaje, że nikt z moich znajomych nie je mięsa w zasadzie, albo bardzo je ogranicza, albo jeżeli je, to jest, nie wiem, z dobrego źródła, tudzież jest to jakieś takie, nie wiem, czasem dzikie mięso na przykład, nie, a nie jednak z hodowli. Więc to taka tylko dygresja. Znaczy, ja powiem, że mam trochę inne doświadczenia, bo Pochodzę z, z małego miasta na południu Polski, ze Starego Sącza, który teraz serdecznie pozdrawiam. No i w sumie przez, przez całe swoje życie, no, raczej konsumowałem mięso. Nie byłem świadomy tego, że, że wiąże się to z czymś negatywnym. I dopiero od, od niedawna, w sumie, od, od ponad dwóch lat, jakby jestem świadomy, że okej, okay, jakby to nie jest do końca najlepsza droga. Tego czasu zacząłem ograniczać to mięso, mhm. aż w tym momencie mogę się określać mianem fleksitarianina, czyli oso osoby, która no, konsumuje mięso jakby jedynie okazjonalnie, więc, natomiast jakby większość moich znajomych y, z, z moich stron, w, w moich kręgach przyjaciół, jakby w dalszym ciągu na tej tradycyjnej diecie, a wręcz, no, moi bardzo dobrzy przyjaciele, przyjaciele z, z, z gimnazjum, no, pracują w branży mięsnej i, i bardzo często lubimy sobie rozmawiać o, o, o takich różnych, różnych kwestiach i wymieniać się poglądami na ten temat. Stwarza to ciekawą możliwość do naprawdę do ciekawej wymiany poglądów, bo na przykład o ile z moim kolegą jak rozmawiamy, on nie dostrzega tak bardzo tego, tego etycznego wymiaru, bo on na przykład zajmuje się hodowlą bydła, które jest przechowywane w jego opinii w, w, w dobrych warunkach, który no, przyda, przyznaje mi, że pod względem środowiska, no, gdyby wszyscy jedli wołowinę codziennie, no to to byłoby ciężko, więc te argumenty środowiskowe mam, mam wrażenie, że powinny nieco bardziej wybrzmiewać w takiej świadomości publicznej. Żeby, żeby docierać jeszcze do większej ilości osób. Marcin Popkiewiczek tu u nas był, miał taki ciekawy pomysł, uważam dosyć, bardzo chętnie bym pomogła go wprowadzić legislacyjnie, a mianowicie, żeby przy każdym mięsnym produkcie był dodany ślad węglowy, środowiskowy i tak dalej, w związku z czym doda dodany koszt tego i wtedy te rzeczy byłyby automatycznie droższe, a roślinne tańsze i wtedy może to decydowałoby o naszych lepszych wyborach po prostu. Może takie regulacje dosyć no, jakieś tam mhm. sztuczne, ale może rzeczywiście. Oczywiście będziemy do tego niebawem zmuszeni, jeżeli to wszystko pójdzie mhm. w tym kierunku. Ale zostańmy jeszcze przy jedzeniu, bo chcemy jeszcze z tobą porozmawiać o tym projekcie To Good To Go. Czym dokładnie tak by zajmuje się ta aplikacja? Bo to jest aplikacja, prawda? To Good To Go jest to aplikacja, która łączy restauracje, kawiarnie, cukiernie, wszystkie takie punkty gastronomiczne i sprzedaje nadwyżkę żywności. Sprzedaje jedzenie, które normalnie... Zostałoby wrzucone pod koniec dnia, ale dzięki tej aplikacji, w ostatniej na przykład godzinie funkcjonowania danego sklepu czy punktu gastronomicznego, przychodzą klienci, którzy kupują to jedzenie po jednej trzeciej ceny. W ten sposób klienci mają tańsze, tańsze jedzenie, a restauracje, punkty gastronomiczne nie wyrzucają tego jedzenia i mają jakąś jakoś część przychodów. Ale czy to, codziennie tak. się zmienia to, co jest w tej aplikacji? Co ja mogę kupić za jedną trzecią ceny na przykład? To tak, że konsument jakby no nie wie, mhm. co, co kupi. Jest to pewnego rodzaju niespodzianka, ponieważ to sklep czy, czy punkt decyduje o tym, co danego dnia mu się nie sprzeda. Natomiast wiadomo, jeśli przychodzimy do piekarni, no to możemy się spodziewać bułek, pieczywa lub ciastek. Jeśli idziemy do jakiejś restauracji, w restauracji włoskiej, no to też wiemy, czego się można spodziewać. Natomiast no, nie ma tam podanych konkretnych potraw, no bo wiadomo, on, to wszystko zależy od tego, co, co danego dnia miałoby zostać zmarnowane. Czyli załóżmy, że ja idę do jakiejś kawiarni, która ma, nie wiem, tarty jakieś tam i ta tarta normalnie kosztuje 15 zł, a ja ją kupuję za piątkę? Tak. Yy, dokładnie. Natomiast no, pod warunkiem, że ta tarta została wystawiona jakby tak, do Tak, no rozumiem. Ten, kupuję do, za piątkę, do, mówię, dobrze. że tu mam aplikację to Good To Go i chciałabym, bo tu widzę, że jest przecenione to co wam zostało i żeby się nie zmarnowało, to ja to kupuję za piątkę. I teraz ja płacę po prostu piątkę, ale pytanie, co musi zrobić restauracja czy piekarnia i tak dalej, żeby do tego przystąpić, no bo oni nie dostają piątki, czy oni dostają piątkę, wy coś bierzecie od tego, jak to jest? Tak. Dlaczego jest, jest ktoś ma do, was, do natomiast, was, natomiast natomiast to jest, to jest wszystko. Nie mam możliwości, żeby punkt nam cokolwiek płacił, jako to good to go, w sensie wszystkie te transakcje, prowizje są pobierane od tego, co sklep faktycznie zarobi, więc no nie ma możliwości, żeby sklep był tutaj stratny, jeśli chodzi o, o finanse. Jedyne, co musi zrobić, to po prostu się zarejestrować, ściągnąć aplikację i no i wystawiać posiłki na, na sprzedaż. Może to zrobić po prostu z automatu, określić, że to jest jedna porcja dziennie, albo dwie, albo trzy, bo, bo to, to już się od potrzeb, natomiast może też po prostu, ok, widzę, za trzy godziny zamykam się sklepno i zostało mi trochę za dużo jedzenia. No nie wiem, jest sobota, w niedzielę mam zamknięto, zamknięty punkt, w poniedziałek tego nie sprzedam, więc dodaję do aplikacji i, i, i przychodzą ludzie. No i stwarzam możliwość po prostu, żeby, żeby ludzie przyszli. I gdzie to działa? W jakich miastach na razie? W tym momencie ruszamy w Warszawie, natomiast aplikacja jest dostępna no, w kilkunastu krajach Europy. No, to jest tak, że ona zaczęła się w Danii w 2015-2016 roku, i w tym momencie no, w kilkunastu krajach Europy działa od paru lat. Łącznie uratowaliśmy ponad 12 milionów posiłków, i w tym momencie ruszamy w Polsce. Na początku Warszawa, później później inne miasta. Czyli można sobie ściągnąć tą apkę to go to go i dzisiaj ile tam jest punktów? Ty mówiłaś, że o kilkanaście na razie. Tak, na dzień dzisiejszy jest to kilkanaście punktów, no ale to jakby z, z tygodnia na tydzień yy, to przerasta. Tak, przepraszam, dzisiaj jest 20, tak po kilka tygodniowo będzie, będzie dochodziło. Także, także... Jeżeli ktoś słucha nas i ma jakiś punkt gastronomiczny, to zachęcam żeby dołączyć do tej akcji i ratować jedzenie. Ale, tak jak mówiłeś wcześniej, jesteś też wolontariuszem e, tak zwanego food i też ratujesz jedzenie jeszcze tak. społecznie czysto, e, nie zawodowo. Tak jest. to jest, Food jest, jest w ogóle świetną inicjatywą. Bo o ile tu, tu go pozwala, jakby ratować żywność na takim poziomie, jeszcze przed zamknięciem punktu. O tyle food sharing ratuje już to, co, co na definitywnie, absolutnie miałoby trafić do, do kosza, i po prostu współpracujemy z, w tym momencie w Warszawie w, z kilkudziesięcioma punktami, które jakby regularnie przekazują nadwyżki żywności. Ta żywność trafia do tak zwanych lodówek sąsiedzkich, których w Warszawie jest kilkanaście, w innych miastach też jest ich po, po kilka na takie większe miasto. Działa to w ten sposób, że no, każdy może do takiej lodówki przyjść. Jest to otwarte miejsce, na przykład na, na uczelni, w, w w jakimś otwartym punkcie, przy teatrze w paru różnych miejscach, to naprawdę znajdziecie sobie na, na stronie Foodsharing Warszawa i jako wolontariusze zanosimy to jedzenie do tych punktów, a później każdy mieszkaniec, każda, każda osoba może podejść i to jedzenie sobie, sobie odebrać. Myślę, że jeszcze kogoś z Foodsharingu prosimy na jakiś specjalny odcinek, żeby rozwinąć ten wątek i zachęcić więcej osób, żeby w tym partycypowały. Dla mnie to jest ciekawe. Ja sobie pomyślałam, jak Marcin opowiadał mi o tej opcji, bo myślę, że to w kontekście tego, że my mamy jednak bardzo często jednak jakiś taki... Nawet nie, nie, to nie jest kwestia lęku, chociaż może też było, wiadomo, że... Ale bardziej... Bardziej jakąś taką blokadę, żeby wziąć coś za darmo. No Dobra, wezmę sobie to jedzenie za darmo, to, to może takie jest trochę niefajne, bo przecież co nie stać mnie na jedzenie. Więc to myślę, że akurat jeśli chodzi o Polskę, to jest dobry temat, że możesz to kupić po prostu za jedną trzecią ceny, że to po prostu już miałoby się zmarnować, a, a się nie zmarnuje, a i tak za to płacisz w sensie, nie masz tego za darmo i, i, i nie ma z tym jakiegoś. Psychicznego problemu, powiedzmy. Przechodząc tak płynnie od tego ratowania jedzenia, bo ten wątek mnie rzeczywiście najbardziej interesuje, przez to, że zapatrzyłam się na różne i organizacje i aktywistów, i sama się gdzieś tam ostatnio mocno w tym wszystkim wypaliłam. I zastanawiam się nad tym jak efektywniej pomagać. I stąd moje pytania o ten efektywny altruizm. Na waszej stronie znalazłam taki fajny przykład tego, jak jakaś szkocka firma wymyśliła właśnie, żeby płacić za każdy skok z padochronem. To jest bardzo ładny przykład, który miał być z każdego skoku jeden funt miał być przeznaczony na jakąś organizację charytatywną. No ale było tyle obrażeń przy tych skokach, że 13 funtów średnio potem kosztowało leczenie takich osób. Pewnie dużo więcej, ale średnio gdzieś tam tyle wyszło na, na głowę na każdego jednego funta. I to bardzo ładnie pokazuje o tym, jak nieefektywnie i źle można pomagać albo nawet szkodzić. Jak w dobie tej ilości problemów, jakie mamy dzisiaj na świecie i też bardzo wielu fake newsów i różnych informacji z różnych stron, i też tego, czy mięso, czy coś tam ograniczać i tak dalej, jak efektywnie jednak pomagać innym, tudzież jak efektywnie w ogóle działać, żeby to rzeczywiście miało jakiś wpływ? Tam macie bardzo dużo fajnych przykładów na stronie i organizacji, które, które to badają i mierzą. Jasne, to zanim przejdę do takich konkretnych przykładów, to, to jeszcze powiem w ogóle, no, czym jest efektywny altruizm. To jest taki międzynarodowy ruch, czy też społeczność osób, która szuka odpowiedzi na pytanie, jak przynieść światu najwięcej dobra, wykorzystując no, ograniczone środki. Te środki, które, które mamy. I chodzi o to, żeby zastanowić się, w jaki sposób mieć jak największy, najbardziej pozytywny wpływ na dokowanie zmian, jakiego rodzaju ścieżka kariery może być, może przynieść jak najwięcej dobra i które organizacje charytatywne mogą zagospodarować Twoje darowiznę w najbardziej efektywny sposób. Jest tutaj takich kilka kryteriów, które efektywny altruizm dostrzega. Z jednej strony zajmuje się i promuje takie problemy, które mają dużą skalę. W sensie, no nie skupia się na przykład na takich bardzo małych, drobnych lokalnych problemach. Raczej patrzy się na problemy typu, typu malaria, zmiany klimatu, kilka takich jeszcze innych większych wątków. Z drugiej strony takim kryterium jest pewnego rodzaju mierzalność, czyli to, żeby faktycznie problem. Dało się określić pewne no, skalę, skalę problemów w takich wartościach mierzalnych. I trzecią rzeczą jest tak zwane zaniedbanie, czyli zajmuje się problemami, którymi niewiele organizacji innych się zajmuje, bo nie chodzi o to, żeby jeśli mamy powiedzmy dane dwa problemy, które mają taką samą dużą skalę, taką dużą mierzalność danego problemu. Jeśli w jednym obszarze nie wiem, działa 100 organizacji, a w drugim dwie. No to lepiej jest się skupić na tych działaniach, gdzie te, te zasoby są nieco mniejsze, tak w dużym skrócie. Przykładowo, do przy tych skokach podokronowych, jest, jest to bardzo fajny, fajny przykład. Tutaj mam dane takie, że faktycznie te wszystkie koszty związane z leczeniem wynosiły około 610 tysięcy funtów. Podczas gdy udało się zebrać około 120 tysięcy funtów w ramach tych, tych aktywności, z czego część musiała i tak po, przejść na jakby pokrycie kosztów logistycznych organizacji tego wydarzenia. Więc tu faktycznie ten współczynnik był około 13 do 1 jakby korzyści do, do szkód. A propos e... efektywnego pomagania, to ja zawsze się zastanawiam nad takimi charytatywnymi galami, gdzie każdy, na które się wydaje oczywiście kupę kasy i, i trzeba, nie wiem, nie wiem, przyjechać im domać samochodami czy Lecieć samolotem, założyć sukienki za po prostu setki y, tysięcy. Po czym fajnie, że się udaje coś zebrać, ale zawsze sobie myślę, ej, dobra, to w ogóle nie spotykajcie się, mamy jakby technologię, może każdy wrzucić na crowdfundingu mm -hmm. na to po prostu pieniądze i zróbcie przelew, nie? I to jest to jest taki też dla mnie przykład mało efektywnego jednak altruizmu. taka różnica między, powiedzmy, ef efektownym Efektowny to jest altruizmem, a jest efektywnym to. altruizmem. No my się raczej promujemy ten efektywny wątek. Ja może znam jeszcze jeden przykład Stanów Zjednoczonych. Tam, w szkolenie psa, który będzie pomocą dla jednej osoby niewidomej wraz z wyszkoleniem tej osoby, to jest koszt około 40 tysięcy dolarów. Natomiast za tę samą kwotę yy, można wyleczyć około od 800 do 2 ludzi w Afryce ze ślepoty, którzy chorują na jaglicę, czyli jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty w krajach rozwijających się. I o ile no, wsparcie zarówno jednego celu, jak i drugiego no, jest, no, jest lepsze niż nie zrobienie nic, o tyle, no mając takie, takie środki, no, warto jednak szukać tych, tych efektywnych, tych bardziej skutecznych rozwiązań. Czyli jeżeli ktoś by chciał sobie teraz na przykład sprawdzić, w co się zaangażować i jak to zrobić, bo ja weszłam na tą stronę, tam jest kilka narzędzi, które to mierzą, po prostu, które wy mhm. zbieracie, to co, ma sobie posprawdzać, może podaj jakieś nazwy tych organizacji, które to zbierają albo, no, nie wiem, bo tak sobie myślę, jak teraz komuś zrobimy po prostu burzę z mózgu, w, w mózgu, przepraszam, mhm. i będzie chciał jednak sobie sprawdzić, czy to, co robi w ogóle ma sens? Jak taka osoba może to sprawdzić? Jasne, najlepiej jest zerknąć po prostu na naszą stronę efektywnyaltruizm.pl. Tam jakby jest, są jakby linki do wszystkich pozostałych informacji. Efektywny altruizm jakby wyróżnia kilka takich obszarów, w których szczególnie warto, warto pomagać. Jednym z nich jest na przykład redukcja ubóstwa na, na świecie i tam no, jest po prostu kilka organizacji, które zajmują się ewaluacją organizacji pozarządowych i ich efektywności, to na przykład Giving What We, what we Can. Jest, jest taka organizacją, która jakby analizuje działania różnych organizacji i jakby stara się określić, ile dobra można uczynić przekazując jakiś dolar, czy jakąś określoną darowiznę na ich rzecz. Drugim obszarem, który jest, który jest szczególnie polecany jest, jest dobrostan zwierząt i tutaj zwłaszcza przeciwdziałanie, czy ograniczenie cierpienia związane z, z chowem przemysłowym. To jest taka organizacja jak Animal Charity Evaluators, które analizuje działania organizacji prozwierzęcych i wybiera te, które, które mogą być potencjalnie najbardziej efektywne. No, Prowek, dla którego pracuję, jest, jest jedną z takich wyróżnionych organizacji. Właściwie to stąd się u mnie to wzięło, że, że, że najpierw się zapoznałem, z, jako jeszcze powiedzmy mięsożerca, zapoznałem się z efektywnym altruizmem i jakby dowiadując się o tym, że no jest to jedna z najbardziej efektywnych dróg na. Na, na czynienie dobra, to zdecydowałem się na, najpierw do ograniczenia konsumpcji mięsa, dopiero później do y, dołączenia do, do zespołu prowek. Także taka u mnie była historia tego, już uzupełniając mm. to, co mówiłem na początku. Natomiast dla osób, które zastanawiają się, w jaki sposób jego darowizna może uczynić jak najwięcej dobra, no to efektywna atrybut jest pewnym narzędziem. To nie jest jakby organizacja, która mówi nie rób tego, nie rób tamtego. Raczej pokazuje dobre przykłady i warto też spojrzeć właśnie na taką kwestię, no właśnie, co możemy realnie z tymi, z tymi środkami uczynić. Mm -hmm. Jaką zmianę możemy wywołać? Ty robisz tyle rzeczy, potrzebujesz wolontariuszy do tych swoich działań? Okay, bo jak sobie myślę, że słucha nas bardzo dużo młodych dziewczyn głównie i, i sobie.